Jak śpiewała Katarzyna Sobczyk. 13. Wszystko zdarzyć się może. I zdarzyło się. Pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, a Fundacją imienia Józefa Wybickiego działającą na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka z siedzibą w Warszawie zostało podpisane porozumienie 13 kwietnia o współpracy i utworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych w Olsztynie. Centrum będzie pracowało nad wiedzą, kwalifikacjami i świadomością zarówno inspektorów ochrony danych, jak i administratorów danych osobowych, ale też chcemy jakąś część, być może przez środki unijne, skierować na świadomość człowieka, żeby wiedział, jak się w tym trudnym, skomplikowanym, cyfrowym świecie zachować. Uczelnia zainspirowana tematem wyszła z kolejną inicjatywą, która już w tym miesiącu będzie miała swój początek. Centrum Ochrony Danych Osobowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie będzie po pierwsze prowadziło studia podyplomowe dla administratorów danych osobowych i dla inspektorów ochrony danych osobowych, których celem jest podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności też zarządzania danymi osobowymi w jednostkach, które są zobowiązane do przetwarzania tych danych zgodnie z rozporządzeniem. 13 również odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca nowych zasad przetwarzania danych osobowych. Przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony danych wejdą w życie z dniem 25 maja. Bardzo ważną kwestią jest też wspieranie nowego zawodu, tak, i osób, które będą ten zawód wykonywały, czyli inspektorów ochrony danych osobowych. I będziemy to robili poprzez konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania informacyjne. Mam nadzieję, że uda nam się w niedługim czasie uruchomić punkt informacyjny, z którego będą mogli korzystać zarówno pracownicy, pracodawcy, ale też obywatele naszego regionu. Dobry humor skutecznie psuje nam pechowa symbolika liczby. A ty właśnie 13 jesteś zły. Centrum wychodzi naprzeciw. Równie skutecznie zamierza dbać o nasz nastrój z tą subtelną różnicą, że głowa obywatela ma być spokojna, a dane osobowe bezpieczne. Liczymy, że tak też będzie.